Nazywam się Irena Zając i należę do zespołu śpiewaczego Żarki z Żarek Średni w gminie Pieńsk. Nasz zespół istnieje od 1981 roku. Cały czas się powiększa. Mamy repertuar, to znaczy śpiewamy piosenki biesiadne, ludowe i przede wszystkim kultywujemy piosenki wileńszczyzny, bo właśnie stamtąd najwięcej jest członków w zespole. Ile osób macie w zespole? W tej chwili w zespole jest 16 osób, 4-osobowa kapela, akordeon, skrzypce, klarnet i bębenek. Ja tu chciałem jeszcze uzupełnić, że nasz zespół to nie tylko śpiewacze. To znaczy piosenki śpiewamy. Natomiast również bierzemy udział w przeglądach kulinarnych. Na stoły wigilijne, na stoły wielkanocne, jakieś wypieki chlebowe. Bierzemy udział. Zawsze są nagrody. Byliśmy 4-krotnie w Kazimierzu, Dolnym nad Wisłą. Co 4 lata jeździliśmy. Za każdym razem wracamy z nagrodą. Raz była pierwsza nagroda i 3 razy trzecia nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych. Same sobie tak wymyśliłyśmy te swoje stroje, bo jeśli występujemy, tak jak występowałyśmy w Kazimierzu nad Wisłą, to tam byłyśmy ubrane tak, jak się ubierały kobiety na wsi. W dawnych czasach. Czyli zapaska, spódnica, bluzka. I na boso. I korale, i więcej nic. I na boso. Korale, czyli troszkę wileńszczyznie Tak. Fruwały jaskółki, fruwały wysoko. Do mojej matuli daleko, daleko. Yeah.